Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii Zagadek Kryminalnych i dzisiaj będę mówić o sprawie niepodobnej do żadnej, o której do tej pory mówiłam w odcinkach z tej serii. Będzie to niewiarygodna historia bliźniaków Inishy i Iwona Fowler, których matka chciała przekonać cały świat, że nigdy nie istniały. Wierzcie mi, że sama ta sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana niż brzmi. Ale zanim przejdę do przedstawienia tej historii, to chciałabym jeszcze poinformować, że zaczęłam publikować audio z moich filmów na YouTubie jako podcast. Ostatnio dostawałam o to bardzo dużo próśb i w opisie znajdziecie linki do wszystkich serwisów, na których w tym momencie podcast jest dostępny. Czekam jeszcze na zweryfikowanie na kilku z nich, ale wiem na pewno, że jest już dostępny na Spotify, a to jest właśnie ta platforma, którą najczęściej mnie prosiliście. Myślę, że odcinki będą tam pojawiać się około jeden dzień po publikacji tutaj na YouTubie i postaram się wrzucać wszystkie. Oczywiście pewnie zdarzą się takie przypadki, że na przykład film będzie sponsorowany i partner danego odcinka się na to nie zgodzi, ale postaram się, żeby była tam zdecydowana większość. A teraz przechodzę już do tematu dzisiejszego filmu i zapraszam do oglądania. Bliźniaki Iwon i Inisha Fowler przyszły na świat 23 października 1998 roku w szpitalu Maggie Women's Hospital. Pierwszy urodził się Iwon o 8:35 rano, a następnie jego siostra o 9:03. Rodzicami bliźniąt byli Datuan Lyons i Patricia Fowler. Bliźniaki zamieszkały w domu z matką i czwórką rodzeństwa w Pittsburghu w Pensylwanii. Rodzice w tym czasie nie byli już razem. Ojciec mieszkał w sąsiednim hrabstwie, Westmoreland, ale też wiele lat ze swojego dorosłego życia spędził w więzieniu. W sumie za kratami spędził 15 lat i sam siebie opisuje jako alkoholika zmagającego się z chorobą dwubiegunową. Nigdy nie był w stanie utrzymać normalnej pracy dłużej niż kilka tygodni i utrzymywał się głównie z handlu nielegalnymi substancjami. Datuan ma w sumie 11 dzieci, 8 z nich z Patricią, 3 córki i 3 synów, w tym najstarszego, Datuana juniora oraz bliźniaki urodzone w 1998 roku. Przyznał, że nigdy nie był w stanie być przy wychowywaniu żadnego ze swoich dzieci, po pierwsze ze względu na odsiadki w więzieniu, a poza tym swój czas na wolności musiał dzielić między 2 kobiety, matki swoich dzieci. Z żadną z nich nigdy nie był w związku małżeńskim. Sama Patricia, oprócz 8 dzieci z Datuanem, miała jeszcze 1 córkę, Inishę z poprzedniego związku i podobno relacje dziewczyny z ojczymem były bardzo dobre. Tego jednak nie można powiedzieć o relacjach Datuana z Patricią. Ich związek był bardzo skomplikowany. Para znała się od 20 lat i w tym czasie bezustannie rozstawali się i schodzili. W 2005 roku mężczyzna otrzymał swój najdłuższy wyrok – 10 lat pozbawienia wolności, który zakończył w październiku 2015 roku. Na podstawie wszystkiego, co wiadomo o życiu rodzinnym, można wnioskować, że sytuacja w domu była daleka od ideału. Pod wieloma względami Patricia nie wywiązywała się ze swoich obowiązków rodzicielskich. Pierwszy raz CYF, czyli Departament Dzieci, Młodzieży i Rodzin hrabstwa Allen, zainteresował się rodziną w 2006 roku, po tym, gdy dzieci Patricii nie pojawiały się w szkole. Musiało jednak minąć 10 lat, zanim zachowanie matki przyniosło poważne konsekwencje. 20 czerwca 2016 roku funkcjonariusze zapukali do domu przy Bryant Street, należącego do Patricia Fowler, z nakazem odebrania dzieci. Od dłuższego czasu kobieta była pod obserwacją i trwało przeciwko niej śledztwo ze względu na podejrzenie poważnego zaniedbania i niewywiązania się z obowiązku opieki nad dziećmi wymagającymi interwencji medycznej. Cała czwórka dzieci, która nadal mieszkała w domu, wymagała leczenia, ale w ciągu ostatnich miesięcy opuściły w sumie ponad 70 wizyt, co sprawiło, że władze zainteresowały się matką. Obaj chłopcy cierpieli na dystrofię mięśniową oraz autyzm. Jeden z nich poruszał się na wózku i obaj porozumiewali się wyłącznie niewerbalnie. Dziewczynki zaś miały schorzenia oczu, które nieleczone mogły doprowadzić do całkowitej utraty wzroku. Podczas wizyty odebrano całą czwórkę, która następnie tymczasowo trafiła do ośrodka.
Funkcjonariusze biorący udział w akcji podkreślili, że dom był w dobrym stanie. Nie wyglądał jak typowe miejsce, w którym dzieci są maltretowane. Było czysto, mimo upału za oknem, w środku było przyjemnie, działała klimatyzacja, a lodówka była pełna jedzenia. Dwie dziewczynki zabierane od matki płakały, co zdaniem śledczych świadczyło o tym, że warunki w rodzinie tak naprawdę były dobre. Z aktywności Patricia w mediach społecznościowych również można wnioskować, że jej życie było idealne. Stawiała zdjęcia rodziny, a z okazji urodzin dostawała publiczne życzenia od starszych dzieci, których określały ją jako idealną matkę. Zdaniem funkcjonariuszy to właśnie dlatego kobieta tak długo mogła unikać odpowiedzialności za swoje czyny. Podczas wizyt pracowników społecznych dostawała pouczenia i nakazy leczenia dzieci i zapisania ich do szkoły, ale nie widziano podstaw, żeby odebrać jej podopiecznych. Gdy opublikowano raport z tej akcji, jeden z pracowników CYF przejrzał wcześniejsze dokumenty dotyczące rodziny i wtedy okazało się, że dzieci powinna być nie czwórka, a szóstka. Brakowało dwóch. Chłopca imieniem Iwon i dziewczynki Inishi, które w 2016 roku powinny mieć 17 lat. Miejsce pobytu dzieci nie było znane. Wieści o ich istnieniu zdziwiły wszystkich pracowników Departamentu do Spraw Ochrony Dzieci, ponieważ podczas trwania całego śledztwa i obserwacji zawsze była mowa tylko o czwórce dzieci, ani jednej wzmianki o bliźniętach. Udało się znaleźć tylko jeden folder w archiwum i jeden zapis dokumentujący wniosek, jaki Patricia złożyła w sprawie alimentów, które chciała, żeby ojciec na nie płacił. Wkrótce sprawa miała stać się jeszcze dziwniejsza. Gdy przesłuchano członków rodziny, okazało się, że nikt nie widział Iwona i Inishi od ponad dekady. Nie udało się znaleźć także żadnych zdjęć oprócz jednego, na którym bliźnięta są niemowlakami. Domownicy jako datę, kiedy rodzeństwo zniknęło z domu, podali 11 września 2006 roku, czyli gdy miały 7 lat, ale tak naprawdę przestały pojawiać się dużo wcześniej. Rodzina ostatni raz widziała je w 2002 lub 2003 roku, czyli gdy mieli zaledwie 3-4 lata. A ojciec z kolei przyznał, że widział córkę i Inishi później niż przestał widywać Iwona. Gdy Patricia przeprowadziła się na ulicę Jones Avenue w mieście Braddock w 2001 roku, odwiedził ją i zapamiętał, że była tam córeczka. Zapytany, czy nie zdziwiła go nieobecność drugiego bliźniaka, powiedział, że nie zwrócił na to uwagi. Nie miał częstego kontaktu z dziećmi, więc nie przejął się, gdy kobieta powiedziała, że oddała syna na chwilę pod opiekę swojej matki, Marty. Po przesłuchaniu właścicieli mieszkań, które Patricia Fowler wynajmowała między 2006 a 2015 rokiem, okazało się, że bez wątpienia rodzeństwo nigdy z nią nie mieszkało. Nikt z otoczenia nie wiedział o ich istnieniu. Gdy w sierpniu 2006 roku kobieta wynajmowała dupleks w mieście Rankin, przez właściciela została poproszona o stworzenie listy osób, które będą mieszkały pod tym adresem. Zapisała tam imiona wszystkich swoich dzieci, ale bliźnięta pominęła. Przez kolejne 2 lata wynajmujący odwiedzał ją co miesiąc, żeby zbierać opłaty i przez ten czas poznał z imienia wszystkie jej dzieci i z całą pewnością przyznał, że nigdy nie widział tam Iwona i jego siostry Inishi. Najbardziej nietypowe w tej sprawie jednak było to, co powiedziała sama matka podczas przesłuchania. Zdaniem śledczych była bardzo opanowana i chłodno odpowiadała na pytania. Bardzo trudno było ją rozgryźć i domyślić się, co dzieje się w jej głowie. Okazało się także, że potrafi kłamać bez najmniejszego zawahania. Wersji wydarzeń przez nią przedstawionych było kilka. Według pierwszej dzieci zamieszkały w innym stanie, ale tu Patricia jakby nie miała pewności. Raz mówiła, że w Karolinie Północnej, raz, że w Południowej, a raz, że w Georgii. Podobno przeprowadziły się tam, żeby mieszkać z dalszymi członkami rodziny lub znajomymi. Kolejna wersja przedstawiona przez kobietę mówiła, że dzieci zostały sprzedane, że sama oddała je pod opiekę koleżanki imieniem Barbara. Nie była jednak w stanie podać nazwiska, ale chwilę później zmieniła także tę wersję i powiedziała jednak, że sprzedała je mężczyźnie imieniem Mike, którego spotkała w barze. Podobno za przekazanie dzieci dostała $4000, po 2 za każde.
Gdy opowiedziała tę historię podczas przesłuchania, funkcjonariusze wytłumaczyli jej, że sprzedaż dzieci jest przestępstwem, za które grozi surowa kara. Widać było, że w tym momencie kobieta spieszyła się, wycofała z tego, co powiedziała i przyznała, że kłamie. Stało się jasne, że prawda na temat tego, co stało się z dziećmi, może być straszna i potencjalnie bardziej nielegalna niż sprzedaż. Było także oczywiste, że kobieta nie ma absolutnie żadnych zahamowań przed kłamstwem i żadne z jej słów nie mogą być potwierdzone. Było widać, że z własnej woli nie wyjawi tej prawdy. Ze względu na niesamowite okoliczności tej sprawy, temat zaczął być podchwycany przez media i w końcu cała okolica mówiła o dzieciach, które zniknęły bez śladu, tak jakby nigdy nie istniały. Podczas wywiadu dla jednej z pittsburskich stacji telewizyjnych WTAE Patricia powiedziała, że dzieci zostały przekazane przyjaciółce rodziny. Twierdziła, że ta nazywała się Cheryl Willis. Wcześniej mówiła o Barbarze i o sprzedaży, a teraz, że wielkoduszna osoba zlitowała się i zgodziła zdjąć z niej część ciężaru, jakim było wychowanie szóstki dzieci. Patricia nie była jednak w stanie podać dokładnej daty, kiedy to miało miejsce. Wspomniała tylko, że było to około 10 lat temu i że z tego co pamięta wyjechały do Karoliny Północnej, a następnie, gdy dzieci miały 13 lat, przyprowadzili się do Georgii i że nie ma z nimi kontaktu. Trzeba przyznać, że po sposobie, w jaki udzieliła tamtego wywiadu, można wnioskować, że ma dar przekonywania i gdyby nie to, że tak często i drastycznie zmieniała swoją wersję wydarzeń, to na pewno udałoby jej się oszukać wiele osób. Zapytana o to, dlaczego postanowiła wyjawić tak kluczowe informacje dla śledztwa podczas wywiadu telewizyjnego, a nie podczas policyjnego przesłuchania, powiedziała, że ma problemy z przyswajaniem wiedzy i że podczas tego przesłuchania była zbyt skołowana. Nie wiadomo, czy Cheryl Willis naprawdę istniała, czy była znajomą rodziny, czy została zupełnie wymyślona przez Patricię. To, co jednak jest pewne, to mimo tak ogromnego rozgłosu tej sprawy, nikt o tym nazwisku nigdy nie zgłosił się na policję, ani nikt inny, kto przyznałby się do zajęcia dziećmi, ani nawet osoba, która chociażby raz widziała dzieci po 2006 roku. Miesiąc po odebraniu Patricii czwórki pozostałych dzieci zostały jej postawione zarzuty zagrażania dobru dziecka, utrudniania dochodzenia w sprawie dobra dziecka i ukrywania miejsca pobytu bliźniaków. Zarzuty postawione zostały również jednemu ze starszych synów kobiety, 18-letniemu Datłonowi juniorowi. Chłopak przyznał, że kilkukrotnie skontaktował się z policją za pomocą wiadomości na Facebooku oraz telefonicznie, podając się za swojego zaginionego brata Iwona. Podczas rozmów przekonywał, że on razem z siostrą i Miszą są cali i zdrowi i mieszkają w okolicach miasta Atlanta w stanie Georgia. Przyznał, że dopuścił się tego oszustwa, ponieważ miał dość ciągłych przesłuchiwań przez policję oraz nękania jego i matki pytaniami na temat miejsca pobytu bliźniaków. Nie wiadomo, czy chłopak tak naprawdę wierzył, że jego rodzeństwo jest całe i zdrowe i chciał tylko uspokoić spekulacje, oraz czy zrobił to na prośbę Patricii, czy matka nie wiedziała o tym, co planuje syn. Najbardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że zaplanowali to wspólnie. 18-latek usłyszał zarzut utrudniania śledztwa w sprawie wykorzystywania dzieci, zmowy przestępczej, utrudniania stosowania prawa lub wykonywania innych funkcji rządowych oraz posługiwania się fałszywą tożsamością przed przedstawicielami organów ścigania. W maju 2017 roku, czyli niecały rok po tym, jak sprawa wyszła na jaw, sędzia zdecydował się wycofać większość zarzutów postawionych Patricii. Jedyne co pozostało, to składanie fałszywych zeznań. Pozostałe zarzuty były bezpodstawne, ponieważ nie było wystarczająco dowodów na to, że bliźniętom naprawdę stała się krzywda. Podczas jednej z rozpraw głos zabrał policjant prowadzący śledztwo. Mężczyzna powiedział, że w jego odczuciu rodzeństwo nie żyje. Takie wnioski oparł przede wszystkim na tych pokrętnych i w większości nieprawdziwych zeznaniach matki oraz tym, że starszy od nich o rok brat Datuan powiedział, że gdy ostatni raz widział swoje rodzeństwo, to byli oni w złym stanie fizycznym, byli chorzy, choć nie był w stanie powiedzieć dokładnie na co.
Policyjne śledztwo skutkowało dotarciem do częściowych informacji na temat stanu zdrowia bliźniąt w miesiące i lata poprzedzające ich zniknięcie. Podobno 8 listopada 2000 roku chłopiec Yvonne doznał poważnych poparzeń na 46% powierzchni ciała. Patricia nie zawiozła go do szpitala i poczekała do następnego dnia z wezwaniem pomocy. Telefon na pogotowie przyszedł dopiero o 3 po południu. Kolejne 4 dni chłopiec spędził pod opieką lekarzy, którym udało się ustabilizować jego stan. Podczas przesłuchania matka powiedziała, że to był zwykły wypadek, że Yvonne wraz ze starszym bratem brali kąpiel i w pewnym momencie ona musiała wyjść odebrać telefon i w tym czasie starszy syn odkręcił gorącą wodę i poparzył brata. Po tym incydencie dzieci tymczasowo zostały zabrane z domu, ale wróciły pod opiekę Patricia już kilka dni później. Pracownicy służb do spraw ochrony dzieci nigdy nie poinformowały policji o tym, co się stało. Przez kolejne lata CYF pozostawał w stałym kontakcie z kobietą, ale ich głównym punktem zainteresowania było nieposyłanie przez nią dzieci do szkoły. W systemie nie ma żadnego zapisu świadczącego o tym, żeby Yvonne lub Inisha kiedykolwiek zostali zapisani do szkoły i do niej uczęszczali. Sprawdzono nawet rejestry w innych stanach, nie tylko Pensylwanii, ale również nie udało się znaleźć takich informacji. Wszystko wskazywało na to, że nie miały dostępu do edukacji. Z raportów z wizyt pracowników socjalnych wynika, że bliźnięta ostatni raz były widziane w 2006 roku. Jednak pracownik, który był autorem tych raportów, przyznał, że mógł się mylić, że dzieci, które widział, tak naprawdę mogły być na przykład specjalnie pożyczone przez Patricia od znajomych. Nie pamięta bowiem, żeby Yvonne miał jakiekolwiek widoczne blizny, a biorąc pod uwagę ten poważny wypadek, którego doznał w wieku 2 lat, bez wątpienia byłyby one zauważalne. Mimo tak wielu informacji nie było wystarczająco dowodów przeciwko Patricia Fowler, jedynie same domysły, które niestety nie wystarczyły. 2 miesiące po wycofaniu zarzutów przeciwko niej, czyli w lipcu 2017 roku, kobieta przyznała się do narażenia dobra dzieci, składania fałszywych zeznań oraz publicznego wygłaszania fałszywych oświadczeń. Za te przestępstwa otrzymała karę 4-letniego nadzoru kuratora oraz musiała zapłacić rekompensatę w wysokości 57 tysięcy dolarów. Dokładnie tyle pieniędzy otrzymała od państwa na utrzymanie bliźniąt przez wszystkie te lata, kiedy one bez wątpienia nie były już pod jej opieką. Zarzuty przeciwko 18-letniemu Datwanowi zostały wycofane w wyniku ugody obrończej. Sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana. Jeśli Yvonne i Inisha żyją, to w październiku tego roku skończą 22 lata. Zarówno matka, jak i starszy brat utrzymują, że bliźniaki są całe i zdrowe. Smutne w tej sprawie jest to, że wydaje się, że jedynymi osobami, które tak naprawdę obchodzi los bliźniąt i aktywnie próbują ich szukać, jest babcia Marta oraz ciocia Yvette. Ojciec również zaapelował publicznie o informacje na temat miejsca pobytu Yvonne i Inishy i wyraził chęć odnowienia relacji. I to jest już koniec tej sprawy. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze odczucia. Dajcie mi znać, czy macie jakieś własne teorie na temat tego, co mogło się stać z bliźniętami. Jak również, jeśli macie propozycje o jakichś innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to także napiszcie to w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!